Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i myślę, że przez niektórych wyczekiwanym, ponieważ dzisiaj sprawdzimy sobie stroje kąpielowe z trzech sklepów. Tenzenis, Oysho oraz Calzedonia. Pod filmem z testem ubrań Julii Kostery pisaliście mi, z jakich sklepów chcielibyście zobaczyć takie moje recenzje. By the way, jeżeli ktoś chce zostawić swój komentarz, to możecie wejść sobie na tamten odcinek i skomentować, ponieważ ja je na bieżąco czytam i po prostu czerpię stamtąd inspirację, co tutaj dla Was nagrywać. No ale wracając do dzisiejszego tematu, to był tam jeden komentarz odnośnie sklepu Tenzenis. Mam nadzieję, że tak to się wymawia, Tenzenis. Mała wstaweczka, nie wiem skąd mi się wzięło, że to jest Tenzenis, a nie Tenzenis. Mam nadzieję, że to przecierpicie. Nieważne, jakby ważne jest, co to będzie, co to będą za stroje, to jak się to wymawia, mniejsza z tym, przepraszam markę, przepraszam Was, że przez cały film wymawiałam to źle. Już mam nauczkę, dziękuję, oglądajcie dalej. Gdzie znajduje się dużo strojów kąpielowych oraz bielizny i właśnie ten komentarz zdobył dużą liczbę polubień, dlatego stwierdziłam, że zaglądnę tam. A jako, że mamy teraz właśnie sezon letni, to żeby nie zanudzać Was tylko jednym sklepem, to stwierdziłam, że w jednym odcinku przetestujemy od razu trzy. Będą to na pewno wyższej jakości stroje kąpielowe, przynajmniej z Oysho i Calzedonii, po cenach sądząc, bo tam było najdrożej. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja się nie spodziewałam, że w Tenzenis jest tak duży wybór strojów, które są w tak dobrych cenach. Ale o tym za chwilę. Nie przedłużam już i przejdźmy sobie do pierwszego sklepu. Zacznijmy więc od tego Tenzenis. Chcę Wam powiedzieć o promocji, która była na te stroje. W innych sklepach nie było żadnych cen zestawów. Natomiast tutaj pani przy kasie powiedziała, że kupując komplet płacimy za niego 100 zł. To jest naprawdę świetna cena. Jak na obecne ceny strojów kąpielowych w sieciówkach, no to naprawdę jest to super cena. No ja tych kompletów kupiłam parę, nie będę ukrywać. I wiecie co? Rzuciło mi się w oczy to, że w tym Tenzenis było najwięcej takich ciekawych propozycji. Błyszczących, jakichś wysadzanych właśnie cyrkoniami, kryształkami, w kwiaty, takich wyszytych kwiatami. Naprawdę te stroje były tam mega ciekawe i to był mój osobisty ulubieniec, jeżeli chodzi o te zestawienie tych trzech sklepów, także przebiorę się w pierwszą propozycję i Wam ją pokażę, ale żebyście z góry wiedzieli, to po prostu wszystkie ceny tych strojów to 100 zł za komplet, a rozmiary to już Wam podam na bieżąco. No dobra, mamy zatem pierwszy strój i nie będę ukrywać, że to nie jest mój ulubieniec. Po pierwsze, majtki. Co jest w nich fajne, to to, że z tyłu one są bardziej zabudowane. I ten materiał jest bardzo przyjemny. On jakby jest taki mięciutki i fajnie się układa i naprawdę jakby tutaj pod tym kątem nie ma na co narzekać. Natomiast z tyłu powinny się układać lepiej i to nie jest ten problem, o którym ja zwykle mówię, że wszystkie majtki od strojów bardzo dziwnie wyglądają u mnie z tyłu na pośladkach, tak tutaj po prostu ten tył ma źle pofałdowany materiał, bo z przodu jak widać wszystko jest z nimi naprawdę ok. Jeżeli chodzi natomiast o górę, to tutaj z przodu ona również mi się podoba. W ogóle bardzo ciekawy jest ten krój, bo on ma te fajne pofałdowania, te falbanki i ten materiał się troszeczkę świeci, także generalnie ten strój mi się podoba, natomiast ja bardzo nie lubię takiego tyłu, który on tutaj ma, ponieważ dzieje się dokładnie to, co jest widoczne na obrazku, czyli po prostu te szelki podnoszą się do góry, także ja tego nie lubię, wolę jak mamy klasyczne wiązanie, które możemy sobie lepiej wyregulować, więc ta propozycja stroju moim zdaniem nie do końca. Niestety krój nie jest tutaj, jak dla mnie osobiście, dobry. Po prostu nie wygląda to zbyt estetycznie, moim zdaniem. Natomiast ten materiał jest bardzo przyjemny jak na strój kąpielowy, także mam nadzieję, że kolejne modele będą się układać lepiej. Żebym nie zapomniała jeszcze Wam powiedzieć odnośnie rozmiarów, więc z gór zawsze brałam 34 i wydaje mi się, że jest ok. Jeżeli chodzi o dół, to brałam S-ki, ponieważ był podział SML, także brałam po prostu S-ki i wydaje mi się, że rozmiarowo jest spoko.
Kolejna propozycja to taka fioletowa, która, jak możecie zobaczyć, się pięknie błyszczy. I powiem Wam, że ta propozycja zdecydowanie lepiej leży. Fajne jest to w ten zenit, że możecie sobie wybrać majtki, ponieważ są na przykład właśnie w takim samym kolorze, w takim samym wzorze, tylko na przykład dwie wersje. Jedne to są stringi, a drugie to są majtki zabudowane. Ja w tym przypadku wybrałam majtki zabudowane. Druga propozycja do tego modelu była takimi turbo stringami na takich po prostu tych tutaj szeleczkach, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wybrałam więc zabudowane i leżą naprawdę w porządku. W ogóle bardzo mi się podoba ten fioletowy kolor, wygląda to fajnie i myślę, że do opalenizny wygląda całkiem spoko. Ta propozycja jest fajniejsza moim zdaniem i też mimo tego, że ten tył jest zrobiony tak samo jak w poprzednim, to tutaj wygląda lepiej i po prostu lepiej się układa, więc nie wiem, czy tam wynikało to z tych pofałdowań, że on był jakoś mocniej ściśnięty, nie wiem. Natomiast ta propozycja jest takim dosyć klasykiem i nie ukrywam, że wolałabym, gdyby te majtki jednak na przykład miały tutaj sznureczek do związania i również były zabudowane. To jest okej. Jest po prostu okej. Wciąż utrzymuję swoje zdanie przy tym, że materiał jest bardzo przyjemny. On jest miękki i taki cienki i naprawdę fajnie jest mieć ten strój na sobie. Także ten moim zdaniem jest jak najbardziej trafiony. Kolejna fioletowa propozycja, nie wiem, ale ten fiolet po prostu tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że wezmę jeszcze coś takiego. Tutaj mamy takie serduszka, które są wyszywane i moim zdaniem wygląda to naprawdę mega, mega uroczo. I słuchajcie, tutaj również był ten system zapinania, ubierania tego, tak jakby tutaj były szelki, natomiast wpadłam po prostu na to, że to można zdjąć i zawiązać tak jak lubię. I teraz moim zdaniem ten strój wygląda idealnie i nie mam się totalnie czego czepić. Majtki są bardzo wygodne, natomiast jest to propozycja ze stringami. Aczkolwiek te stringi wyglądają tak ładnie, serio, te majtki się układają idealnie i nie mogę się do niczego przyczepić. Także ta propozycja jest moim zdaniem teraz chyba najlepsza, bo po prostu najlepiej się układa. Być może gdybym założyła tamte stroje tak samo jak ten, to nie byłoby żadnego problemu, tak obstawiam, ponieważ to wszystko to są takie trójkąty, po prostu z różnymi wzorami i z różnego materiału. Także ta propozycja podoba mi się jak na razie najbardziej, natomiast materiał jest troszeczkę taki drażniący, bo tutaj no te serduszka, które są wyszywane, mają po prostu ostrzejsze krawędzie, więc w tamtych materiał był troszeczkę milszy. Tutaj jest troszeczkę mniej, natomiast wciąż zdecydowałabym się na tą propozycję ja osobiście. Ej! Ten strój to była tragedia. Serio, 10 minut kminiłam, jak założyć tą górę. Ja nie przesadzam, jakby ona wygląda całkiem spoko. Może na większych piersiach by wyglądała trochę ciekawiej, ale jest tutaj tyle tych udziwnień, że ja musiałam wejść na stronę, ogarniać zdjęcie, jak ta laska ma to założone i jak ja mam to założyć. Tragedia. Z tyłu wygląda tak. I z tyłu układa się całkiem ok, także ogólnie jak już go założyłam, to wszystko jest z nim w porządku i tutaj znowu mamy ten mięciutki materiał. Serio, nie wiem z czego oni robią te stroje, ale ten materiał jest naprawdę bardzo miękki i bardzo wygodny. Strój układa się dobrze, jak już się z tym namęczyłam. Ja bardzo lubię ten detal sznurków na brzuchu, uważam, że to jest po prostu najpiękniejszy detal przy strojach, jaki może być. Także to mi się najbardziej podoba przy tej propozycji i bardzo mi się spodobał ten wzór w ogóle. Szczerze mówiąc, w sklepie myślałam, że on jest troszeczkę prostszy, a nie taki przekombinowany jak dla mnie, więc wzór podoba mi się bardzo. Jest to coś takiego wyjątkowego. Rzadko widuję stroje właśnie w takie różyczki. Jeżeli chodzi o majtki, to wybrałam wersję zabudowaną. Nie jestem pewna, czy była też druga. Ja Wam się postaram podlinkować wszystkie stroje. One wszystkie mają dokładnie taką samą cenę, czyli 64,99. Więc taka promka była naprawdę spoko, bo zaoszczędzamy 3 dyszki na stroju. Także majtki są zabudowane i leżą bardzo dobrze. Ja jestem w szoku, bo wszystkie te majtki, które przymierzyłam z ten Zenis, one naprawdę bardzo dobrze wyglądają na moich pośladkach, a ja mam z tym największy problem, bo zawsze z tyłu mi się wszystko tam źle układa. Po prostu wszystko się źle marszczy. Także jeżeli któryś strój bardzo przypadnie mi do gustu, to sobie go zostawię, bo dawno nie mierzyłam tak dobrze leżących na mnie strojów. Także
Jak na razie brawo i naprawdę jestem w szoku, że te ceny są takie przystępne, a wybór jest tak ogromny. Ja w ogóle wcześniej nie miałam świadomości, że taki sklep istnieje z takim wyborem strojów. Możecie mi dać znać w ogóle, czy oni przez cały rok mają taki asortyment, jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, czy tylko właśnie na ten sezon letni. Ta propozycja jest jak dla mnie okej, natomiast osobiście nie zostawiłabym jej, chociażby ze względu na to, że jest tutaj tyle tych różnych przeplatanek, że mam wrażenie, że na małych piersiach to się po prostu gubi i jakby nie widać do końca tego zamysłu. Tylko jest tutaj po prostu dużo różnych materiałów, dużo się tutaj dzieje, a nie za bardzo widać, o co tutaj chodzi. Dlatego ta propozycja jak dla mnie odpada, ale układa się naprawdę bardzo dobrze. Po namęczeniu się z ubraniem wszystko jest git. Witam w kolejnej propozycji, którą wzięłam potencjalnie dla siebie. Natomiast zacznę może od gorszej części, którą są majtki. Ja w ogóle w sklepie nie skumałam faktu, że tutaj jest jedno wiązanie. Tutaj się tego nie wiąże, także to jest dla mnie w ogóle coś dziwnego. Nie wiem, czy ja trafiłam na jakąś błędną sztukę, która jest jakaś niekompletna, ale dlaczego tutaj jest jedno wiązanie? Majtki jak dla mnie na nie, chociażby przez to wiązanie, bo ogólnie jeżeli chodzi o to, jak one się układają, są to stringi. Z tyłu mają taki sam przód, z tyłu mają taki sam materiał jak tutaj z przodu, możemy sobie to regulować. Materiał jest przemięciutki i te stringi się bardzo dobrze układają, tylko po prostu są bardzo skąpe. Bałabym się zrobić krok na basenie, że wszystko tutaj się pokaże, a nie lubię się tak czuć. Natomiast jeżeli chodzi o tą górę, o mój Boże, złapałam się aż tutaj za swój biust, natomiast zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Ja bardzo lubię biustonosze w stylu balkonetki. Wyczytałam to przed chwilą, wpiszcie sobie biustonosz balkonetka. Jest to właśnie podobny krój do tego. Bardzo podoba mi się, że właśnie tutaj są te miseczki są takie jakby płytsze i uważam, że to jest po prostu przepiękne i takie urocze. Dlatego jak zobaczyłam ten model, to stwierdziłam, że muszę go spróbować, bo nie mam takiego stroju, nie mam takiego kroju stroju w swojej kolekcji i oprócz tego, co mi się w nim podoba, to ten szeroki rozstaw ramionczek. No wygląda to po prostu przecudownie, jakby robił nam się tutaj taki poziomy dekolt, a ja poziomy dekolty ubóstwiam, po prostu uważam, że są przepiękne, dlatego ta góra zostaje ze mną na pewno, wygląda super, wymienię sobie tylko ten dół, żeby był bardziej zakryty i jakoś też fajnie dopasowany do tej góry. Jeżeli chodzi o tył góry, to mamy tutaj klasyczne wiązanie, coś, co lubię najbardziej, bo to jest po prostu, zwykle to po prostu wygląda dobrze, dobrze się układa i sama mogę sobie ten strój regulować. Także góra, I'm in love i na pewno u mnie zostaje. Dół, no nie. No dobra i ostatni strój, ktoś pewnie zobaczył jakąś zmianę, że nagle po prostu urosłam tutaj na górze, o tym zaraz. Ten komplet stroju wzięłam w tych samych, w sensie górę, wzięłam w tym samym rozmiarze co poprzednie, czyli 34, natomiast jeżeli chodzi o dół, to niestety nie było S-ki, dlatego musiałam wziąć M-kę, no i ten dół jest po prostu troszeczkę za duży. Marszczy się tutaj, gdyby to była S-ka, to wszystko by było z nim w porządku. Nie wiem tylko, tak szczerze, jak z tyłem, ponieważ tył jest zabudowany i to jest dla mnie przynajmniej ogromny plus. Z tyłu on nie ma kryształków, ma bardzo mięciutki materiał, który dosyć ładnie układa się na pośladkach. Nie jestem w stanie tego tak precyzyjnie ocenić, czy on się tak przepięknie układa na tych pośladkach, bo ten rozmiar jest zbyt duży, natomiast doceniam, że jest on zabudowany i wydaje mi się, że gdyby to była S-ka, to wszystko by było z nim spoko. No ale teraz przejdźmy sobie do omówienia tej góry. Ta góra jest z push-upem, co zapewne widać. Natomiast ja jestem pod wrażeniem, jak ładnie ten biustonosz wygląda, jak ładnie on się układa. Pokażę wam od razu tył. Klasycznie. Wszystko jest z nim naprawdę super i powiem wam, że ten biustonosz jest wygodniejszy niż moje biustonosze z push-upem, które mam. No dobra, może oprócz takiego jednego z H&M-u, ale jakieś tam, które mam w swojej szafie, naprawdę są mniej wygodne niż ten strój. Ten strój jest bardzo, bardzo mięciutki. Mamy tutaj poduszki, ale ten materiał, naprawdę materiały, ten Zenith ma cudowne, jeżeli chodzi o te stroje. I jak na razie po tych przymiarkach jestem w stanie wam je naprawdę z całego serca polecić, bo te stroje wyglądają naprawdę super i są mega, mega ciekawe. Nie takie zwykłe, nie takie basicowe, tylko można
można tutaj poszaleć po prostu. No ale wracając do tej góry, uważam, że układa się naprawdę świetnie. Ja się czuję w niej bardzo komfortowo. Skojarzyło mi się to z takimi czasami nastolatkowymi, kiedy nie akceptowałam, że nie mam biustu i szukałam po prostu miliona rozwiązań na to, jak ten biust mieć. No i oczywiście kupowałam staniki z push-upem, no ale kiedy przychodziło lato, jechało się na obóz letni i nie miało się biustu, bardzo chciało się go mieć, to co zrobić? No i właśnie chyba kupiłam sobie raz taki strój z push-upem, który używałam przez jakąś tam chwilę, no ale później już z tego zrezygnowałam, bo bardziej mi się podoba takie bikini trójkątne. Natomiast ten biustonosz podoba mi się bardzo i nie powiem, czuję się bardzo kobieco i fajnie jest mieć czasem troszeczkę większe piersi, nawet jeżeli one nie są moje, to uważam, że naprawdę ta propozycja jest super i jest jedną z moich ulubionych, przede wszystkim przez wygodę. Naprawdę ten biustonosz wygląda bardzo, bardzo ładnie. Nie powiem, on ma troszeczkę bieliźniany wygląd, ale to nie jest bielizna, to się liczy najbardziej. Także tą propozycję mogę Wam jak najbardziej polecić. Dziewczyny z mniejszym biustem, jeżeli chcecie mieć troszeczkę większy, to zerknijcie na ten model, bo mówię Wam, czuję się w nim bardzo, bardzo dobrze. Podsumowując, ten Zenis, serio polecam, przeglądnijcie sobie te stroje, bo warto. Ja musiałam założyć kartę klienta, żeby dostać tą promocję, właśnie 100 zł za komplet, aczkolwiek jestem pod wrażeniem tych strojów, tej jakości, tych krojów, tych kolorów, tego całego wyboru, który ten Zenis oferuje. Także brawo, 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 na pewno zaglądnę tam jeszcze nieraz. Mały przerywnik od Oliwki z przyszłości. Jeżeli ten odcinek Ci się podoba, to będę bardzo wdzięczna za subskrypcję kanału, ponieważ większość z Was, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje, także zostaw tą subskrypcję, będzie mi bardzo miło i już nie przedłużam, zapraszam do oglądania dalej. Przechodzimy do sklepu Calzedonia. Nie wiem, czy to się mówi Calzedonia, czy Calzedonia, a wiecie co, ja sprawdzę. Calzedonia. Tak powinno się to wymawiać, więc Calzedonia. Witam serdecznie. Tutaj mamy już droższe propozycje, ponieważ góra kosztuje 150 zł, natomiast dół 100. Także mamy dużo większą cenę. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie co do tego stroju, to przede wszystkim, że jest bardzo solidnie wykonany. Mamy tutaj takie jakby kwiaty na nim, taki wzór kwiatów, który jest fajnie wyszyty. Te miseczki są sztywne i naprawdę fajnie trzymają ten biust. Jak widzicie, mój biust w ogóle wygląda bardzo ładnie w tym stroju, jakby był większy niż jest na co dzień, także dla mnie to jest plus. Czy uważam, że taki strój jest warty 250 zł? Myślę, że jeżeli przetrwa z nami latami, to tak, jeżeli bardzo nam się podoba i nie potrzebujemy, nie wiem, innego stroju na każdy dzień, to jak najbardziej. Powiem Wam, że on wygląda naprawdę bardzo dobrze, jest zabudowany. Z tyłu na pośladkach również prezentuje się bardzo dobrze, chociaż nie idealnie. I szczerze mówiąc, poprzednie stroje z ten Zenis bardziej podobały mi się, jak wyglądały z tyłu, bo tutaj mam wrażenie, że po prostu ten tyłeczek wygląda na trochę taki opadnięty bardziej, taki płastszy. Wychodzi spod spodu, z tyłu ta różowo-jasna podszewka. Jasno-różowa podszewka. Natomiast jeżeli chodzi o górę, to góra jest idealna i nic by mnie nie zmieniła. Zobaczcie sobie jeszcze tył. No powiem Wam, że gdyby te majtki były fajniejsze, to byłby to jak dla mnie strój idealny, bo po prostu bardzo podoba mi się, jak wygląda w nim biust. Nie wspomniałam o rozmiarach, które wzięłam w Calzedonii, więc wzięłam z góry 34 głośnik na S, a jeżeli chodzi o majtki, to po prostu S-kę. No i tak, ta propozycja chyba jest odrobinkę tańsza, bo wydaje mi się, że ta góra jest tańsza, ponieważ na metce jest napisana cena 20 euro, więc no nie wiem, tak około 120 zł pewnie będzie kosztować, postaram się Wam to dokładnie sprawdzić i tutaj napisać. Ten strój jest taki już bardziej klasyczny, ponieważ mamy tutaj takie bikini, które jest po prostu bardziej klasyczne. Średnio podobają mi się te majtki i niestety z tyłu nie leżą dobrze. To są majtki typu stringi, natomiast tył jest podobny powiedzmy do przodu, nie ma tutaj marszczenia i te majtki
nieładnie się z tyłu zwijają, więc automatycznie no, nie kupiłabym tego stroju, mimo tego, że podoba mi się właśnie ten jego wzór, te kolory, takie, które są trochę tęczowe, no to uważam, że ta propozycja jest średnia, szczególnie właśnie za taką cenę, porównując to do poprzednika. Jakościowo materiał jest jak najbardziej przyjemny i czuć, że jakby są to dobre stroje. Dodatkowo ten materiał jest ciekawy, bo on jest taki pofałdowany, bo nie jest to taki gładziutki materiał, także to jest w nim spoko. On mam wrażenie, że się też tak delikatnie świeci, także generalnie zamysł mi się podoba. Natomiast wykonanie, góra jak najbardziej w porządku, leży spoko i nic się tutaj nie zwija. Natomiast te majtki troszeczkę mam wrażenie, że nie pasują do tej góry, bo one nie mają takich sznureczków jak tutaj to bikini, tylko są tutaj całe zabudowane, no i do tego nie wyglądają zbyt dobrze z tyłu. Także sorry, ten Zenis postawił poprzeczkę wysoko, więc będę troszeczkę do niego te stroje porównywać. Musiałam sobie spiąć włosy, bo już mi się nie chciało ich ciągle przekładać, targać i tak dalej. Przygotujmy się na cenę kosmiczną, która wynosi 300 zł za taki komplet, ponieważ góra kosztuje 200. Bardzo spodobał mi się ten wzór. To są takie pszczółki, które są jakby wyszywane. To nie są naszywki, przepraszam, to jest haft. Tak, to jest jakby złoty haft pszczółek na czarnym stroju. Uważam, że wygląda to mega fajnie, mega ciekawie. Natomiast co to są za majtki? Każda góra z Calzedonii jest super, bardzo fajnie leży, tak samo tutaj biust wygląda bardzo ładnie i naprawdę byłabym w stanie już wydać te 200 zł na tą górę, gdyby ten strój wyglądał super, bo bardzo mi się podoba ten wzór, podoba mi się właśnie te naszywki, jak ktoś miał pomysł, jest to naprawdę przepiękne. I ten strój można też nosić na dwa sposoby, ja zawiązałam tak jak lubię, natomiast można też te szelki dać sobie tutaj, żeby to była forma takiego właśnie jakby biustonosza bardziej, niżeli wiązania tutaj za szyją, ale te majtki to jest jakaś po prostu tragedia, w sensie one są tak płytkie. Mi osobiście coś takiego się nie podoba, ale optycznie poszerza nam to troszeczkę biodra. Jeżeli ktoś coś takiego lubi, to spoko, jak dla mnie to jest zbyt płytkie. Widzicie, dokąd ja mam w ogóle swoje majtki, a dokąd jest ten strój, także serio jest płytko. Natomiast jeżeli chodzi o tył, również jest bardzo płytki, ale są to takie, jest taka forma Brazylianów, Brazylian. Wygląda ładnie i po prostu ten materiał jakby dobrze się tam układa. Powiedzmy, że jest spoko, ale nie wiem, czy byłabym w stanie się przekonać do tak płytkich majtek. Może Wy mnie przekonacie? Podoba Wam się coś takiego? Jakby fajne jest to, że optycznie widzę, że to poszerza troszeczkę te biodra, jakby powoduje krągłą sylwetkę, to jest spoko, ale nie wiem, czy czułabym się dobrze w takich majtkach. No nie wiem, no to nie jest bezpieczne, no. Zdecydowałam się również na komplet, który był do wyboru w różnych kolorach. Były jakieś czerwone, niebieskie, chyba fioletowy. Stwierdziłam, że wezmę zielony. Jak to ja? Natomiast to nie jest mój ulubiony odcień zielonego, ale dobra, nie o tym teraz. Powiem Wam, że to jest moja ulubiona propozycja. Nie wiem, czy oni mają już ten krój jakoś sprawdzony, że on się sprzedaje, dlatego jest w tylu kolorach. Natomiast tutaj autentycznie nie mam się do czego przyczepić. Bardzo ładnie wygląda zarówno góra, jak i dół. Mamy troszeczkę bardziej zabudowany dół i w ogóle fajne jest to, że mamy tutaj taką regulację. Nie musimy tego jakby sobie ściskać i ten strój może być po prostu tutaj taki szerszy z boku, także to jest spoko. Ma on odrobinę wyższy stan, ponieważ to jest chyba pierwszy strój, który zakrył całe moje majtki. Także powiem Wam, że ta propozycja podoba mi się najbardziej z Calzedonii. Kupiłabym jak coś to właśnie ten. Materiał jest bardzo przyjemny, bardzo fajny. Bardzo fajny jest ten biustonosz. Naprawdę tutaj muszę powiedzieć, że Calzedonia ma bardzo dopracowane te góry, bo rzadko kiedy każda propozycja tak dobrze leży na moim biuście, a to są właśnie już takie troszeczkę sztywniejsze propozycje, bardziej pod biustonosze, dlatego góry z Calzedonii są spoko, tylko z tymi dołami mam problem, a tutaj ten dół jest zabudowany, ale ten tył leży bardzo ładnie. Także jeżeli poszukujecie czegoś takiego, to mogę Wam jak najbardziej polecić, jest to naprawdę bardzo wygodny zestaw. Zanim przejdziemy sobie do tego cuda, to chciałabym podsumować Calzedonię. Powiem tak, większe wrażenie zrobiło na mnie ten Zenis, ponieważ no ceny były też lepsze i te stroje były takie troszeczkę bardziej ciekawe. Mam wrażenie, że Calzedonia jest skierowana do troszeczkę starszych kobitek.
O Jezus, znowu, ja się znowu zapędzę w koziróg, okej? Nie ma starych kobiet. Nie ma. Po prostu troszeczkę starsze ode mnie. I tu nie chodzi, że jesteście stare, okej? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Także nie wracam już do tamtego wątku. Wracając do kalcedonii, uważam, że mają bardzo dobrze dopracowane góry. Naprawdę one są fajne, to już są takie... czuć, że ta marka robi biustonosze, bo te usztywniane są naprawdę super, są mega wygodne, bardzo ładnie wygląda biust. Ja miałam problem z dołami i niestety ja w większości mam ten problem, ale jako, że zaczęliśmy od sklepu Tenzenis, w którym po prostu wszystkie doły leżały super, no to miałam też takie oczekiwania co do kalcedonii. Nie spełniła ich i te stroje były dla mnie po prostu takie nudniejsze i te majtki przede wszystkim mi się nie podobały, bo góry były super. Ale zobaczmy, co będzie w Oysho, ponieważ pierwsza propozycja jest właśnie teraz tą pierwszą propozycją stroju jednoczęściowego. Jest propozycja z Oysho. Nie wybierałam strojów jednoczęściowych, ponieważ osobiście ich nie noszę, aczkolwiek ten bardzo przypadł mi do gustu i stwierdziłam, że Wam go pokażę. Ja wolę się opalać. Stroje jednoczęściowe są dla mnie strojami po prostu na jakiś basen kryty, ale ta propozycja jakoś tak bardzo do mnie przemówiła. Pokażę Wam jeszcze tył, jak wygląda. Mam na nim metkę, której nie będę odpinać, bo muszę ten strój zwrócić, ale jest to bardzo ładny, jednoczęściowy strój. Materiał cudowny, mięciutki, wygodny, komfortowy. Powiem Wam, że w tym stroju tył wygląda po prostu okej. Niestety, kiedy mamy tutaj... na krawędziach te szwy, to zwykle one mi się wbijają w pośladki i nie jest to mój ulubiony rodzaj stroju, ponieważ on mi po prostu te pośladki troszeczkę spłaszcza. Natomiast, co jest dla mnie najważniejsze, nie wchodzi tak jakby w środek i przez to wygląda ok. On po prostu troszeczkę wbija mi się w pośladki. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Styl uważam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ładna i wygodna propozycja. Bardzo fajnie się trzyma. Mimo tego, że tutaj te szelki są takie nieregularne, bardzo mi się podoba ten detal, ale ten strój się bardzo dobrze na mnie trzyma. Także to jest dla mnie mega ważne. Polecanko. Polecanko. Myślę, że dziewczyny z troszeczkę mniejszymi pośladkami będą zadowolone z tego stroju. Cofam swoje poprzednie słowa. Mamy dwa stroje jednoczęściowe. O mój Boże, to jest chyba najładniejszy jednoczęściowy strój, jaki mierzyłam. Również kosztuje 200 zł, również mam na sobie S i jest też dostępny kolor czarny. O mój Boże, ten strój wygląda przepięknie. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że te kwiatki tutaj, je można odpiąć. Te kwiatki można odpiąć, bo one są na klipsy. Także w ogóle mega super opcja. Zobaczmy sobie bez tych kwiatków zatem. Tutaj również mamy klips, natomiast ten kwiatek jest delikatnie zszyty, jakby to można odpróć, to nie jest problem. W ogóle mega fajny zamysł, żeby zrobić odpinane kwiatki, bo możemy mieć dwie wersje stroju, także mega super. Powiem Wam, że to wycięcie tutaj uwielbiam. Przepięknie wygląda ten strój, no po prostu... Ten strój wygląda przepięknie. I jeżeli chodzi o to, jak układa się na pośladkach, nie jest idealnie. Nie będę Was oszukiwać, nie jest idealnie, ponieważ mamy tą samą sytuację, czyli po prostu szwy, które troszeczkę się w te pośladki wbijają, ale szczerze mówiąc, byłabym w stanie to przeżyć, ponieważ ten strój wygląda tak pięknie. Pokazuje to, co lubię pokazywać, przez to, że ma tutaj te majtki z takim wyższym stanem zrobione. To robi nam fajną talię i naprawdę ta sylwetka wygląda super. Przepiękna propozycja. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Wygląda cudownie. Jeszcze teraz jest modny ten motyw kwiatów. Także jeżeli chcecie być na czasie, to z tym strojem możecie. Ok, tutaj mamy propozycję za 119 plus 100, więc 220. I powiem Wam, że nie jestem zadowolona. Serio, nie podoba mi się, jak to wygląda. Góry mam na sobie rozmiar S, a wydaje mi się, że te miseczki są na mnie osobiście za duże. Nie podoba mi się też ten tył, no bo po prostu nie lubię takiego wiązania, bo zwykle te szelki się podnoszą do góry i to nie wygląda chyba tak, jak powinno. No a ciężko jest, żeby to było takie super stabilne. Chyba, że na większych piersiach, no to wtedy być może to jest bardziej stabilne. Także góra mi się średnio podoba, zarówno majtki, ponieważ one są płytkie, bardzo płytkie. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają na pośladkach, uważam, że nie powodują, że wyglądają te pośladki korzystnie, tylko że po prostu je właśnie tak spłaszczają. Ja nie lubię płytkich dołów, bo uważam, że po prostu to słabo wygląda z tyłu, więc ta propozycja jestem na nie. Mimo tego, że podobało mi się to, jak ten strój
jest tutaj wykonany, bo on ma takie ala plecienie na sobie. Ma tutaj takie delikatne kamyczki, fajny vibe, taki trochę surferski mi się skojarzył. Także generalnie podobał mi się jego kolor, podobał mi się jego właśnie ten materiał. Natomiast wykonanie, jak dla mnie, tragedia, nie wyszłabym w tym stroju, ale być może po prostu on się nie nadaje na moją sylwetkę, bo ubierze to ktoś inny i będzie zadowolony. Majtki są za płytkie, góra jest za duża. Niestety nie. 90 oraz 120 to ceny tego kompletu. I powiem Wam, że ten komplet jest chyba najlepszy ze wszystkich kompletów z Oysho. Ta góra przede wszystkim bardzo fajnie się trzyma i naprawdę fajnie wygląda. No mamy tutaj ten taki metaliczny efekt, także to jest naprawdę spoko. Jak na mały biust jest ok, trzyma się bardzo dobrze. Co do majtek, ponownie nie jestem przekonana, ja mam po prostu problem z tymi majtkami. Ogólnie ten tył, teraz jak sobie go tak poprawiłam, nie wygląda źle, natomiast przez chwilę siedziałam na dywanie i on się już z powrotem cały pomarszczył, no ale tak ciężko jest to oceniać. Ten tył jest taki trochę podobny do tych tyłów z tych strojów jednoczęściowych, natomiast no jakoś tak nie wiem, no te majtki do mnie nie przemawiają. Cały ten komplet mi się tak średnio podoba. Mówiąc szczerze, to te komplety z Oysho najgorzej wypadają. Mamy jeszcze jeden przed nami do sprawdzenia, ale no nie poszłabym do Oysho, żeby kupić takie bikini. Te jednoczęściowe, ten czerwony, I'm here for it, ale nie to. 80 oraz 99, to tak, ten komplet podoba mi się najbardziej z tych wszystkich. Ta góra jest przepiękna, tutaj no kurde, bardzo ładnie wygląda mój biust i powiem szczerze, że po tą górę chętnie bym się wybrała, bo materiały są w porządku. Tutaj ten materiał jest właśnie mięciutki i czuję, że ta góra jest naprawdę bardzo fajnie tak osadzona, jest mi w niej bardzo wygodnie. Stabilnie, nic się tutaj nie rusza, no i ten biust wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o majtki, to od przodu podobają mi się, mimo tego, że są płytkie, to w miarę jest ok. Chociaż to nie jest mój ulubiony krój majtek, bo wolę, kiedy one są troszeczkę podniesione do góry, no jakoś wydaje mi się, że te stroje wyglądają wtedy troszeczkę ciekawiej. Te nie są tak skonstruowane, te są skonstruowane tak, żeby były płytkie, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają z tyłu, to jest to samo. Po prostu wbijają się w moje pośladki, nie kupiłabym tych majtek. Uważam, że to spłaszcza tyłek, powoduje, że on wygląda jakby był obwisły. No i te majtki się, jak dla mnie, do niczego nie nadają. Ale ta góra, po tą górę bym wróciła i dobrałabym sobie po prostu czarne majtki z innego sklepu, bo ta góra jest świetna. Naprawdę jest mi w niej mega wygodnie i czuję, że jest mi po prostu w niej strasznie tak komfortowo i bezpiecznie, bo ona fajnie wszystko opina. Powiem Wam, że kilka gór z dzisiejszego filmu rozważę, czy ich sobie nie zostawić, bo dawno nie mierzyłam tak dobrych strojów, które tak fajnie podkreślały mój biust. Czuję się w tych strojach niektórych kobieco i seksownie, dlatego przemyślę, które sobie zostawić, a które nie. To by było na tyle, w sensie to były wszystkie stroje, także podsumujmy sobie Oysho. Oysho wygrało pod kątem strojów jednoczęściowych, ale tylko z Oysho je przymierzyłam. Ten czerwony po prostu na maksa skradł moje serce, natomiast tak ogólnie pod kątem strojów wypadło to Oysho najgorzej. Totalnie dla mnie wygrał ten Zeni za kreatywność w tych strojach, w tych krojach, w tych kolorach. Później była Calzedonia, a później Oysho. Oysho ma bardzo fajne te materiały i widać, że są te stroje po prostu spoko wykonane, ale nie wybrałabym się po stroje kąpielowe do Oysho. No i wracając już do mojego turbo domowego outfitu, chcę się z Wami pożegnać i bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że któraś coś dla siebie znalazła, a przede wszystkim, że usłyszałyście opinie o tych sklepach. Dajcie znać, co Wy myślicie, czy Wy macie stamtąd stroje oraz które z tego odcinka podobały Wam się najbardziej. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bye!